Nazwa została wybrana. Połączenie zalewu Chechło ścieżką rowerową wzdłuż potoku Chechła aż do skały będziemy nazywać Chechłostradą. Propozycje mogli zgłaszać mieszkańcy, no wszyscy właściwie. Zasady konkursu były proste. Ogłosiliśmy go za pośrednictwem oficjalnego profilu gminy Chrzanów na Facebooku. Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje propozycje. Nazwa miała być prosta, nawiązująca do miejsca i potoku Chechła. Duże zainteresowanie konkursem? Odzew był bardzo pozytywny, wpłynęło kilkadziesiąt propozycji. Dlaczego taka, a nie inna nazwa i jaką ostatecznie Państwo wybraliście? Zwycięska nazwa to Chechłostrada, ale na wyróżnienie zasłużyły też inne nazwy. Komisja powołana przez burmistrza zdecydowała, że ciekawymi propozycjami jest również nazwa Hewelo i Velo Chechło. Czy powtarzały się niektóre nazwy? Sama zwycięska nazwa została podana aż pięciokrotnie, co też świadczy o tym, że no będzie popularna i ma szansę przyjąć się do używania. Nazwa wybrana, a niedługo chyba ruszy realizacja samej ścieżki. Umowa na realizację pierwszego etapu jest już podpisana. Wykonawca ma czas do czerwca przyszłego roku. Także jest duża szansa, że właśnie już w kolejnym roku budżetowym będziemy ją testować.